Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie! Dzisiaj zaczynamy ciut inaczej, bo tworzymy własną skrzynkę. Ustalamy oczywiście procenty na skiny i jakie oczywiście chcemy w tej skrzynce znaleźć. No i 30% na takie Shadow Dodgery, 171 zł musimy zapłacić za tworzenie tej skrzynki, więc klikamy i zobaczmy, czy nam się uda. No niestety tutaj okazało się, że to 30% jest za mało, dlatego spróbujmy sobie kliknąć jeszcze raz i czy dwa takie otwarcia dadzą nam tą kosę. No niestety nie, do 3 razy sztuka. No już jest to na graniczu opłacalności teraz, jeżeli nam się nie uda jeszcze to zdobyć. Okej, okay, no to szczerze teraz jestem naprawdę w szoku. No a jak takie niepowodzenie tutaj mamy, no to ja proponuję, no tutaj ciut lepszego skina wrzucić do tej prawej, no tej prawej strony, jak na przykład, no taki Huntsman. Taki Huntsman i tutaj 30% ustalamy, będzie to kosztować 366 zł to otwarcie, więc klikamy sobie i zobaczmy, no czy teraz, no i w końcu mamy tego Huntsmana, dobra, no spaliło nam tam te shadowy, ale udało nam się wygrać bardzo ładną kosę za kafla, więc no nie jesteśmy aż tak póki co na minus, więc spróbujmy jeszcze raz, czy tutaj dwa pod rząd? No niestety nie. Jeszcze jedno tutaj. Otwarcie tej skrzynki proponuję. No dobra. Wiemy, co trzeba zrobić, tak? Wiemy, co trzeba zrobić. No ja już tutaj mam taktykę, stary, na ten tryb, więc zróbmy sobie skrzynkę teraz z taką AWP-ą. Onitadzi 30%, 515 zł, takie otwarcie. No i zobacz, stary. No i o to właśnie chodzi. Dziękuję serdecznie. Mamy dzięki temu, no, 3157 zł w naszym oczywiście balansie. A ja ci, widzę, przypomnę, że jak chcesz sobie skrzynkę otworzyć za free, taką dajmy na to, za 3,55, no to możesz użyć rzeczywiście kodu Croxy. Bo dzięki mojemu kodzikowi, jak zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz sobie tutaj, na samej górze, użyj kod promocyjny i wpisz sobie oczywiście kodzik Croxy przez 2x, masz wtedy skrzyneczkę na start za free i oczywiście bonusik do wpłaty, którego możesz używać do woli, a jak chcesz sobie konto doładować, klikasz tutaj doładuj i możesz sobie oczywiście wszelkimi metodami płatności konto załadować, a również przypomnę, że na stronie jest coś takiego jak codzienna skrzynka, znaczy codzienna skrzynka, codzienny bonus, tak, możesz sobie oczywiście tutaj kliknąć i możesz sobie codziennie za free zakręcić taką skrzyneczką, w której oczywiście możesz znaleźć skiny, możesz znaleźć rabaty, albo na przykład bonusy do wpłaty. No tutaj była 25%. Nie zniżka, tylko bonus, bo zniżki też są. A 25% bonus do wpłaty, no to już jest naprawdę giga stonks. Ale przejdźmy teraz na... No właśnie, czy ja chcę tutaj jakąś skrzynkę otworzyć, czy chcę wrócić na tamten tryb control. Chciałem tutaj zobaczyć, czy no są tutaj te dalej te skrzynki limitowane, no ale nie ma mojej skrzynki 10% gloss, którą tak bardzo uwielbiałem. No ale mamy skrzynkę Gamma, też i jedna z moich ulubionych skrzynek. Tylko ją trzeba tutaj na szybkości, że tak powiem, otwierać, bo mamy tutaj 1% chyba na 1% na Good Knife'a i tutaj jeszcze na inne kosy, więc no 1% uznajmy, tak? Zaokrąglmy sobie. 90 zł musimy zapłacić za 5 takich otwarć i zobaczmy, czy uda mi się w końcu trafić tego Good Knife'a albo może jakąś inną kosę. Zobaczmy, kosę, jak ty chcesz wygrać, gościu, Good Knife'a, Brightwater, to wystarczy, że wejdziesz na skinsforfree.pl, klikniesz sobie oczywiście grafikę i możesz sobie dołączyć do konkursu na tą właśnie kosę. A ja bym tutaj no jeszcze z parę razy sobie przeklikał, bo już wydaliśmy tyle na tą skrzynkę, no że wypadałoby, żeby tutaj chociaż jedna ta kosa do mojego ekwipunku wleciała, no ale póki co, no kosy wpadają, karambity, że tak powiem, tylko no nie takie, jakie bym chciał, tak, trzeba to sobie powiedzieć wprost, no ale już wydaliśmy tyle na tą skrzynkę, że no wydaje mi się, że musi w końcu mi tutaj ta kosa polecieć, znaczy no nie jest to powiedziane, że musi, tak, skrzynka nic nie musi, skrzynka może. No powiem tak, troszkę bardzo się zawiodłem na tamtej skrzyni, więc wracamy oczywiście, żeby stworzyć własną skrzynkę i zobaczmy, czy ta reszta, czyli właśnie 587 zł, tak? 587 zł, które nam zostanie, które da nam jakoś no 25%. Czy na tych 25% jesteśmy w stanie wrócić do tego filmu i takiego Huntsmana wygrać? Zobaczmy!
No, no wydarzył się tak zwany klasik, no ale nie mogę widza zostawić z tak krótkim filmem, dlatego no jeszcze te... O! I widzisz, i w końcu, no i nie można było tak od razu. Mamy pierwszą kosę oczywiście tutaj z tej skrzynki naszej Gamma. 91,50 wydajemy na 5 takich otwarć. Póki co udało nam się zdobyć jeden nóż, więc mamy no jeszcze tutaj 1369 zł. Więc no tutaj jeszcze jeden oczekuję, żeby mi wypadł i będzie wpyte. Zobaczmy, czy uda nam się to przedsięwzięcie. Póki co, o! I widzisz, stary, no i nie można było tak od razu. No oczywiście, że można było. 1000 zł. Może ja po prostu powinienem jeszcze raz sobie tutaj skrzyneczkę swoją zrobić, dlatego do lewej strony wrzucamy taką naklejkę, do prawej wrzucamy coś, powiedzmy, za 700 zł. Na przykład takiego Blue Steela, fajna kostka, i ustawiamy sobie na niego aż 30%, 243 zł. Koszt takiej skrzynki, no i kurczę, no i niestety, no zabrakło nam tutaj szczęścia, żeby tą kosę zdobyć, no ale jeszcze raz spróbujmy. 30%, okej, okay, no tutaj ewidentnie coś chyba nie chce mi dać tej kosy. Podejście numer 3 i co? No, halo! Dobra, ostatnia próba, bo więcej nie mam w balansie i zobaczmy. No nie, no to, ej, skrzynka mi się zepsuła, halo, co się dzieje? Dobra, chodźmy na kontrakty. No mamy te dwa noże, więc będzie tutaj, no, taki kontrakcik. No, sporawy, bo kosztuje on łącznie 2000, prawie 700 zł, możemy item dostać od 1600 do nawet prawie 7000, więc podpisujemy tutaj, oczywiście tutaj standardzik, zróbmy sobie, napiszmy sobie plosę, zamaszmy sobie tutaj przedmiot, jaki dostaniemy, jak w CS-ie, stary, CS-ie GO, przed tą aktualizacją panoramy. No kurczę, aż się łezka wokół kręci, no naprawdę, aż się łezka wokół kręci i się przypominają te stare, dobre czasy, stare, beztroskie, gdy wracałeś sobie ze szkółki, odpaliłeś sobie Counter-Strike'a i miałeś gdzieś cały otaczający cię świat, tak? Podpisujemy i zobacz, co dostaniemy z tego kontraktu. No, mogło być na pewno lepiej, no na pewno mogło być lepiej. Sprzedajemy wszystkie itemy, przejściutko co mamy, dzięki czemu 1000, prawie 900 zł w naszym EQ. Co ja bym, no dobra, spróbujmy jeszcze tego kontrola, zróbmy tą swoją skrzynkę jeszcze raz. Wrzucamy tą naklejkę, no mam nadzieję, że może 35% powinienem ustawić po prostu. Zróbmy coś takiego, wrzućmy item teraz za tysiaka, stary. Jakiś item za tysiaka na prawą stronę. Na przykład taki sztyletto. No i zobaczmy, 35%, 405 zł koszt. No i znowu naklejka. No i co tu się dzieje, stary? 1500? Spróbujmy coś za 1500. Wrzucamy tą kosę i wrzucamy co? Takie rękawiczki. No dawaj. To 35%. No co tu się dzieje, no? No halu. Dobra, inaczej. Albo nie, zróbmy tak. 2000. No poprosiłbym takiego Falchiona, tylko no właśnie, czy robimy to za wszystko? Chyba trzeba za wszystko zrobić, co? 36%, proszę, no teraz musi się udać. Jest! No i mamy w końcu! Mi się udało, dobra. Jako iż nam się udało, no na przykład takiego bajoneta, tak? Na przykład takiego bajoneta, trochę musimy, o, 33%. I zobaczmy, czy bajonecik dla nas... Jest! Mamy to, stary!